Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu, Antoni Opaliński. Witam serdecznie. Gościem Polskiego Radia 24 jest pan poseł Marek Balt, poseł do Parlamentu Europejskiego, Lewica. Dzień dobry panu. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam radiosłuchaczy. Czy gdyby pan był posłem do polskiego parlamentu, głosowałby pan za uchwałą w obronie dobrego imienia Jana Pawła II? Panie redaktorze, ja bardzo szanuję Jana Pawła II. Myślę, że mówi pan w kontekście tej kłótni, która dzisiaj się odbywa, dotyczącej zachowania Jana Pawła II w kontekście informacji o przekazywanych mu informacjach o osobach, które mogły dokonywać czynów pedofilskich. Ja uważam, że ta dyskusja dzisiaj jest nie do końca potrzebna. Dzisiaj mamy większe problemy. Dzisiaj codziennie jest Polska jest karana milionem euro kary. Potrzebujemy rozmawiać o pieniądzach z Unii Europejskiej. Potrzebujemy rozmawiać o 18-procentowym nie deficycie, tylko mamy 18-procentową, przepraszam, wyleciało mi w tej chwili z pamięci, to w kontekście dzisiejszej wypowiedzi, czy wczorajszej wypowiedzi prezesa NBP. Wie pan, od razu chciałem powiedzieć, że nie inflacja, chciałem rozmawiać w kontekście... 18-procentową inflację. Inflację oczywiście mamy i pewnie jeszcze trochę mieć będziemy, chociaż niektórzy... Mamy olbrzymie ceny warzyw i owoców w naszych sklepach. Ale jeśli pan pozwoli jednak, bo chciałem od razu powiedzieć tak, żebyśmy sobie ustawili... My po pierwsze już nie ukaramy Jana Pawła II, ani nie zaprowadzimy go do nieba. Część osób będzie... Jeśli pan pozwoli, to wierzący raczej uważają, że w niebie jest. Jan Paweł II jest inny. Tym nie powinni zajmować się politycy, tylko historycy, a my jako politycy powinniśmy się zająć bieżącą sytuacją gospodarczą i tym, że ludzie zaczynają mieć problemy z zakupami. Znaczy, dobrze, zaraz przejdziemy do sytuacji gospodarczej i do tego, co może na nią wpłynąć. Natomiast chciałbym, żebyśmy postawili sprawę jednak nie na poziomie tam, że się w Sejmie kłócą, tylko na poziomie pewnej racji Rzeczypospolitej, bo badania historyczne również nad stosunkiem Kościoła do takich zjawisk jak pedofilia, one nie są prowadzone od wczoraj, natomiast, ale mamy do czynienia chyba jednak z pewną zorganizowaną kampanią, kiedy w tym samym czasie pojawia się jakaś książka, pojawia się film i nagle pojawia się jakaś dyskusja, rozumiem, po to, żeby Polacy skoczyli sobie do gardeł o tym, że trzeba burzyć pomniki. To nie ma nic wspólnego z badaniami historycznymi, które na przykład prowadzą, nie wiem, no, dziennikarze Rzeczpospolitej, panowie Litka czy i Krzyżak, którzy zresztą twierdzą, że to, co opublikowała komercyjna telewizja TVN, jest co najmniej tendencyjne i pokazuje dość taki instrumentalny stosunek do źródeł. Więc pytanie, czy kwestia postaci Jana Pawła II i też pewnego obrazu Polski to jednak nie jest sprawa polityczna, w sprawie której to parlament powinien się wypowiedzieć, nie zasłaniając się tym, że jest inflacja, która jest. No, panie redaktorze, Jan Paweł II był głową obcego państwa. Przypomnę, że był głową obcego państwa. I ja nie wydaje mi się, żeby polski parlament miał czas na to, żeby się zajmować przyjmowaniem opinii na temat głowy obcego państwa. Zwłaszcza, że dzisiaj mamy większe problemy. I w mojej ocenie parlament przed wyborami powinien się zająć ogarnięciem inflacji, doprowadzeniem do tego, żeby były niższe ceny jedzenia, czy choćby środków do życia, żeby nie było w Polsce bezrobocia, bo zaczyna się to bezrobocie zwiększać. I chciałbym, żeby parlament zajął się rzeczywistymi problemami Polaków. Parlament nie uniewinni Jana Pawła II, ani go nie skaże. Jan Paweł II, przypomnę, już od wielu lat nie żyje. Tą sprawą powinni zajmować się historycy, a my jako politycy powinniśmy się zajmować rzeczywistymi problemami, a nie wojną PiSu z Platformą, czy jakimiś innymi wojnami. Znaczy, ta wojna mnie nie interesuje. Jeśli Jan Paweł II jest dla pana tylko i wyłącznie głową innego państwa i nie widzi pan tutaj żadnych problemów związanych z pewną racją Rzeczpospolitej, to no to, że tak powiem, nie mam to rzeczywiście w tej materii żadnych pytań. Dobrze, przejdźmy w takim razie do spraw, które być może są bardziej przyziemne i będą panu bliższe. Czy pan uczestniczył w spotkaniu partii lewicowych w Warszawie, gdzie był szef SPD, pan Klingbeil?
Nie uczestniczyłem. A to szkoda, bo to pana koledzy Nie byłem organizowali. zaproszony, nie uczestniczyłem. Ojej, to No niedobrze. To tak, ale wie pan, mam inne obowiązki. Lewica nie zaprasza swoich Zajmuję się w europosłów tej na takie chwili ważne dyrektywą spotkania. dotyczącą oczyszczalni ścieków. Dobrze, bardzo dobrze, ale ja chciałem zapytać pana, ponieważ pan zasiada w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w Parlamencie Europejskim, to może niech pan nam wyjaśni, o co chodzi z tą kwestią związaną z wykorzystaniem pewnych malutkich organizmów do produkcji żywności, bo w Polsce zrobiła się to ostra awantura polityczna. Skoro pan nie chce o Janie Pawle II, to może o tym porozmawiajmy. Ale my się nie zajmowaliśmy żadnymi maluczkimi zwierzątkami, które służą do produkcji żywności, ale mogę panu powiedzieć, że wiele bakterii wytwarza żywność, której używamy. Na przykład zna pan takie ogórki kiszone. One są robione przez malutkie organizmy w procesie kiszenia. Ale nie znam, tylko nie, ja właśnie kiszenia. Tutaj nie, bo pan tutaj No, szuka jakiegoś jak pan nie zna, to ja panu podstępu, powiem. a ja chciałem Poza zapytać, tym, poprosić, żeby pan właśnie wyjaśnił, ale o co wie w tym pan, chodzi, bo... A lubi pan truskawkowy albo jakiś taki o kolorowym, czerwonym kolorze jogurcik. Tam do tego używa się sproszkowanych robaków z kaktusowca. Koszenili bo one się dają ładny używa, proszę pana. Czerwony kolorek, nazywa się to E120. Tak, czerwiec, który był polskim towarem eksportowym przez kilkaset lat. Ale ja, bo pan szuka tutaj podstępu, a ja chciałem, żeby pan rzeczywiście wyjaśnił. Podstępu? Ja o co chodzi w tym, co pojawiło się w Parlamencie Europejskim, no bo w Polsce zrobiła się z tego też polityczna awantura, więc proszę ją sprowadzić. Co tam rzeczywiście zostało przeprowadzone? No ale nic nie zostało Nic zupełnie? To znaczy nie było tam żadnej jakiejś dyrektywy ani instrukcji? Czy to wszystko jest fake news? Nie, żadnej dyrektywy ani instrukcji nie było. Może pan jeść kotleciki schabowe, wieprzowe, przepraszam, mielone, ale w ogóle schabowe. Nie mówimy może pan o mnie, jeść tylko... kotleciki wołowe. Jakie pan sobie życzy? Ale to w ogóle jakby nie jest problem o tym, co ja... Mój tylko chciałem po prostu, żeby pan jako przedstawiciel Parlamentu Europejskiego właśnie sprowadził pewne rzeczy do tego, czym one rzeczywiście są, ale skoro pan nie chce, to w takim razie nie chciałem... Nie, no ale jak pan chce, to mogę panu powiedzieć, jest pan bezpieczny, jak pan jest nie jest wegetarianinem, to jest pan bezpieczny, może pan spożywać... Ale w ogóle nie rozmawiamy o mnie, to nie chce, o to chodzi, kim ale ja proszę uważać na zdrowie, czy każdy obywatel Polski może spożywać mięsa w ilości, jakiej sobie życzy, tylko no, dobrze by było też zachować umiar ze względu na zdrowie. Lekarze od wielu lat zalecają ograniczenie spożywania, zwłaszcza pieczonych mięs, ze względu na cholesterol i problemy z układem krążenia. Ja przyznam, od dłuższego czasu, od ponad roku ograniczyłem spożywanie mięsa i przyznam się szczerze, że jestem w szoku, bo się czuję lepiej niż poprzednio, a myślałem, że nie przeżyję 2 dni bez jedzenia mięsa. Więc mogę się podzielić prywatnymi doświadczeniami. Czyli rozumiem, że na gruncie Parlamentu Europejskiego nie było żadnych prac dotyczących tego, żeby jakieś wyroby robione ze sproszkowanych insektów były dopuszczane do rynku europejskiego. Ja sobie nie przypominam, żebyśmy na ten rozumiem. Temat nad czymś pracowali. Oczywiście, jeżeli coś jest dopuszczone przez Agencję Zdrowia do spożywania, a wiemy od dłuższego czasu, że w wielu miejscach na świecie jest spożywane białko z owadów, no bo jest to dosyć czyste białko, więc w wielu miejscach ludzie próbują konsumować różnego rodzaju potrawy. Jak pan pojedzie do Azji, tam się zajadają różnymi pająkami, czy innymi insektami. No, ja nie jestem fanem takiego akurat pożywienia, ale wie pan, co kraj to bycia i co komu, co kto chce, może jeść. No dobrze, to pytanie w takim razie, skąd w Polsce tyle osób się tym zdenerwowało, ale być może to była jakaś... Nie, bo to jest, wie pan, znowu następny temat zastępczy, którym po prostu, wie pan, jak, nie wiem, ma pan kota, to tak się kotu macha taką zabaweczką, żeby latał za tą zabaweczką i to jest taka zabawa. Część polityków macha obywatelom w Polsce takimi różnymi tematami, jak Jan Paweł II, jak właśnie mięso z robaków. No i tak emocjonują się i dziennikarze, i obywatele. W ogóle nie się, patrząc w ogóle na się poważne nie problemy, emocjonuje, które nas poza dotykają. Tym, że zadziwia mnie tutaj to porównanie, ale już to zostawmy. Proszę pana, ta sprawa związana z silnikami spalinowymi, jak to wygląda realnie? Bo zdaje się, że tutaj niemiecka polityka trochę ma inne zdanie niż to, co zostało wprowadzone w Parlamencie Europejskim. Jak wygląda ta kwestia tak, rzeczywiście? Tak. Parlament Europejski podjął decyzję,
żeby ograniczyć możliwość rejestrowania nowo wynalezionych modeli samochodów od 2035 roku, co nie znaczy, że nie będzie można tych samochodów po 35 roku kupować i użytkować. Chodzi tylko o to, żeby producenci nie wynajdowali nowych silników spalinowych i ich nie wprowadzali na rynek. Wszystkie te, które zostały zalegalizowane, wszystkie te, które uzyskały homologację, będą mogły być nadal produkowane i sprzedawane. Ale powinniśmy się zastanowić nad tym, jak zmienić naszą gospodarkę, ponieważ w Europie jest bardzo mało ropy naftowej, a właściwie to są śladowe ilości. I całą ropę naftową do produkcji naszych paliw importujemy. Wcześniej z Rosji, teraz zaczynamy z Półwyspu Arabskiego. A chcę panu powiedzieć, że świat nie czeka i postęp idzie. Dzisiaj na posiedzeniu komisji ITRE z udziałem Kadri Simpson, pani komisarz, pokazano nam i szefa europejskiej energetyki, pokazano nam taki schemat, na którym widać, że w Chinach jest produkowanych obecnie blisko 80% baterii, to jest światowej produkcji, 80% światowej produkcji baterii do samochodów. W Chinach produkowanych jest w tej chwili blisko 60% wiatraków, wież wiatrowych. Oni nie produkują tego tylko i wyłącznie na eksport. W Chinach jest produkowanych dzisiaj blisko 78% paneli fotowoltaicznych. Oni nie produkują tego tylko i wyłącznie na eksport. No dobrze, panie pośle, ale bo tu rozumiem, że możemy mówić o dużo o potędze ekonomicznej Chin, ale to jeśli pan pozwoli, że jednak zadam jedno pytanie, dobrze? Bo pan tak zaczął od tego, że politycy powinni zajmować się inflacją, tym ile ludzie wydają i tak dalej. Czy bezpośrednio obawia się pan, że bezpośrednim skutkiem zbyt szybkiego odchodzenia od samochodów spalinowych będzie to, że po prostu uboższych ludzi nie będzie stać na transport motoryzacyjny, że ta wielka zdobycz tych ostatnich 30 lat, że właściwie wszystkich Polaków, jeśli tylko chcą stać na samochody, odejdzie w przeszłość, bo nagle się okaże, że motoryzacja, zwłaszcza jeśli chodzi o nowe samochody, jest dość drogą zabawką. No i w tym momencie już wchodzimy nie w straszenie robakami, tylko w realne pytanie, czy nie mamy do czynienia właśnie z pomysłem na likwidację klasy średniej jako ludzi w pełni niezależnych. Panie redaktorze, 50% wartości samochodu elektrycznego stanowi wartość akumulatora. Samochody elektryczne wcale nie są drogie. Są drogie dzisiaj akumulatory. Ze względu na to, że są importowane, że jest ograniczona produkcja, że technologia jest... Dalej będą importowane, bo złoża litu są w kilku miejscach świata i to będzie coraz droższe, zwłaszcza, że pewnie w pewnym momencie powstanie jakiś kartel monopolowy. Panie redaktorze, to, że pan zasłoni oczy rękami, to nie znaczy, że cały świat zniknął. Cały świat przystosowuje się do zmian. I my, jak będziemy siedzieli w skansenie spalinowym, to w tym skansenie spalinowym zostaniemy. Naprawdę, świat idzie do przodu. Dzisiaj się przewiduje, że po 2027 roku samochody spalinowe... Panie pośle, obawiam się, że wydawcy na mnie krzyczą, że czas też niestety idzie do przodu. Myślę, że ta dyskusja, czy naprawdę stać nas na... Myślę, że możemy się spotkać kiedyś na dłuższą dyskusję. Jako mechanik samochodowy opowiem panu, jak wygląda sprawność silników elektrycznych, jak wygląda sprawność silników spalinowych. Kiedyś może jeszcze jakiegoś ekonomistę zaprosimy, żeby nam wytłumaczył, czy na nas na to wszystko stać. Panie pośle, niestety musimy już kończyć. Poseł Marek Balc, Nowa Lewica. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.